Hej, cześć, tu Zetor Vlog. Hej, cześć. Jak wy widzicie, my już przy końcówce oprzętu. Obornik wyrzucony, pościelone. Kukurydza wyjedzona. Siano kiszonkę tutaj kojot przywiózł, rozwozi, bo ja się zajmuję teraz nagrywkami. No i co? No i co, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Możemy wam zdradzić taką rzecz, że poszukiwania byka nadal trwają, ale wiadomość jest dobra taka, że ślady są praktycznie codziennie świeże, więc czatujemy na niego cały czas. Na pewno jeszcze będzie coś nagrane z poszukiwań. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że dobrze to się zakończy i byk da się złapać. Ostatnio nagrywaliśmy w sobotę, 15 maja, i tak się zapracowaliśmy, że zapomnieliśmy, że to jest 15 maja, obchodzimy święto 15 maja, celebrujemy Dzień Świętego Izydora, a święty Izydor, zwany Oraczem, jest patronem rolników, także to można przyjąć, że 15 maj to jest Dzień Rolnika. Właściwie takiego typowego Dnia Rolnika nie ma, bo jak to mówią, że rolnik i tak nie ma czasu świętować, więc nie jest mu potrzebny taki dzień. Także wszystkim rolnikom składamy życzenia, wszystkiego dobrego, żeby się tam wszystko im wiodło po jej myśli. Plony same rosły. Mało wkładu, dużo zbioru. O, wiedział, co powiedział. Wiedział, co powiedział? Nie. Co wiedział, to powiedział. Pani. Mylę się. Bo to na żywo idzie i wiesz, to już nie ma poprawek, no i człowiek się myli, no. Gieniek mówił na latrynę. Jak? Latryna. Apartament. No to nie wiedziałeś takiego czegoś? Nie zapamiętałeś? No wiesz co. To jak w hotelu. Nie byłaś w hotelach, więc nie wiesz, jak to się nazywa, nie? Jak? W Karpaczu jesteś w apartamencie. No zobacz, jak się jąkam. Chyba ta pogoda na mnie tak działa. Przed chwilą było tak ciepło, że się rozebrałam do krótkiego rękawka, a teraz już jest zimno. Znowu się ubrałam. Chmury ciemne, co chwilę jakieś się pokazują. A chociaż nie wiem, 15 stopni chyba było, nie? No. Jak ty robisz, to jest ci gorąco, jak stoję, to mi jest zimno. Takie chmurki różne, o, fajnie wyglądają. Tęcza już dzisiaj była, już się pokazała, dosyć taka gruba, potężna, chociaż krótka. LGBT? To nie te kolory. Coś tam było o komentarzach, że coś usunąłeś, jakiś komentarz. Ja nie wiem, o co tam chodziło. Ty chyba też nie wiesz, o co tam chodziło do końca. Że ktoś coś usunął, ale my nie wiemy, o co chodzi. Także niech tam ktoś się określi. YouTube też usuwa jakieś linki, tak mówił operator. Może coś tam coś zawierało nie tak, jak trzeba. Nie wiem, my nic nie usuwaliśmy. A z naszej klasy to ja w ogóle zapomniałem, że tam mam naszą klasę. A na że pewno, konto masz? Nawet tam nie wchodziłeś, nie wiem, od ilu lat? Od 10? Nie usuwałem. Bo nie mam takiej potrzeby. Nic na pewno przez nas nie było usunięte, a nie to, wiem. To co pisał, to pisał tam operator, bo operator też pisze. Ja odpowiadam jako Zetor Vlog i operator jako Zetor Vlog. Teraz to operator odpowiadał. Także wtedy pozdrawiam Lidię, która przyjeżdżała do dziadka, tak jak było w tym komentarzu. Domyślam się, o kogo chodzi, nie chcę mówić głośno. No nazwiskami nie możesz operować. Ale tak mi się wydaje. To jak ktoś może, to jeszcze niech ktoś napisze, no bo ja nie jestem w temacie w ogóle.
No tobie się pysk włosów. Śmieje, widzę, że to już wiesz, o jaką tylko Lidię chodzi. Czarny jak kruk. Nie, siwy jesteś. To są stracone okazje, także wiecie. Dobrze to o nim świadczy. Każdy siwy włos to stracona okazja. Jeszcze jestem zadbany jak mało kto przez moją wspaniałą żonę. Także dbają ale, o mnie dobrze. Ale mnie rozbawiłeś. Serio? Sądzisz, że nie? Nie. Każdy uważa według siebie, więc... Dobra. Jadziemy do lasu, narobić hałasu. No to jeszcze tutaj zadaj do końca. Resztę potem. Resztę potem dorzucimy, tak? Zobaczymy, popadało trochę, więc ślady też powinno być ładnie widać. Wczoraj były świeżutkie ślady, na polu nawet, także wychodzi z lasu. Będziemy go czatować, mam nadzieję, że w końcu gdzieś, bo jeszcze go nie widzieliśmy, jeszcze nam się nie pokazał, tylko ślady, kubki robi i nic więcej. Nie pokazuje nam się skubany. W niedzielę tutaj była akcja noktowizorem. Jak termowizuje? Może ty powiedz, bo ja jestem dzisiaj zakręcona. Termowizję, ale mówił, że jeszcze przyjedzie na nocę kiedyś. Także tam nic bo w niedzielę nie miał czasu. Za dużo i tam się nic nie znalazło. Więc będziemy szukać dalej. Wszystko jest przygotowane. Jakby się znalazł, to akcja będzie błyskawiczna. Musiała być zrobiona. Ze spluwą rozeznać teren też. Z usypiaczem. Widziałem jego sprzęt, jak to działa. Pokazał ci swój sprzęt? No. Że jakaś szczykała? O, nie wiem, mnie tam nie było akurat. Nie, miał. Nie? Nie? Ręczną. W razie by nie usnął na dobre, to mu poprawia z miejsca. Ja, to jak, także musicie jeszcze czekać, jak tam, będzie taka akcja, tam, to... Tam, gdzie wychodzi, to jest złoty strzał, bo wychodzi na pole i mówi, że jak tam będzie wychodził non-stop, tylko trzeba wiedzieć, o której godzinie. Mniej więcej. My musimy to właśnie obczaić, o i której godzinie. Strzelać od... No tak wieczorem, nie w nocy, bo nie ma tego lunety z tym... No, kto termowizorem, czy wizjerem, telewizorem, no. A tym bardziej, że byk jest czarny, nie? Więc to będzie też ciężko w nocy, jak jest ciemna noc, trafić. Tak mi się wydaje. Nie wiem, nigdy nie strzelałam do byka. Nie miałam okazji. Także nie wiem, jak to wygląda. Strzelić to mogę focha na byka. To focha to ja umiem strzelać. No to akurat w tym jestem dobra. Mogę nawet zaraz. A foch to jest fachowa obsługa, nie? Nie będę kończyć. Nie, zakończymy właśnie ten odcinek. Do zobaczenia. Hej, cześć. Pozdrawiamy wszystkich. Piszcie, co tam u was słychać. Na razie, hej, cześć.